próbując napisać tą książkę, to rozpocząłem zbieranie materiałów ponad 15 lat temu, z racji tego, że żyli jeszcze ludzie, którzy pamiętali czasy okupacji niemieckiej, czasy wojny, a ten czas szybko ucieka. I była to głównie generacja 75-80-latków, a nawet i więcej, którzy tutaj jak gdyby są współautorami tej książki, bo aby ona mogła powstać, to ja musiałem troszeczkę objechać świata, nazwijmy, ale cieszę się, że ludzie chcieli się ze mną dzielić tą wiedzą. Często bywało tak, że ja przychodząc do nich, oczywiście znałem większość z tych ludzi, ale wyglądało to tak, jakby oni na mnie czekali, że ktoś taki się pojawi, przyjdzie i wtedy będziemy mogli wspólnie porozmawiać o czasach minionych. Tutaj rodzina wyglądała często to tak, że nie była tym zainteresowana, ale jak zaczęliśmy rozmawiać, to przysiadali się i synowie, córki, a również wnukowie. I ten kontakt się jakoś łatwiej nawiązywa. Tak mówiłem, że to jest takie dzieło wspólne. Z tymi ludźmi, których już nie ma, zdarzało się nawet tak humorystycznie, kolega mi kiedyś mówi, słuchaj, ty jesteś posłańcem śmierci, bo ja przyjeżdżałem do tych ludzi, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, a niekiedy po 2-3 miesiącach ktoś umierał. No taka kolej losu, ale dzięki właśnie tym spotkaniom z ludźmi powstała właśnie ta publikacja, aczkolwiek tych publikacji historycznych, książkowych no już troszeczkę popełniłem, to już jest chyba nawet nie ta, bo ta była siódmą, a po drodze w tym roku wydałem dwie kolejne na wesoło Gwarze Poznańskiej, na Betki z Kumotrem. Gwara tutaj w okolicy też jest. I kolejna Sokoli Lot Sportu w Wapnie głównie, ale również z zarysem historii ruchu sokolego w Okręgu Wądrowieckim, bo Sokół Kcynia również należał do tego okręgu. Takie czasy, ale dziś temat jest zupełnie inny. Chcemy wejść w etap trudny, który jeśli chodzi o wybuch wojny, to już minęło 80, w tej chwili 2 lata. To pokolenie ludzi, którzy pamiętają tamten czas, to już zdecydowanie odchodzi i nie wróci. Także są to takie ostatnie chwile, kiedy jeszcze coś było można zebrać. Jeśli chodzi o temat okupacji, dotyczy on nas wszystkich, bo czy to była Kcynia, czy to było Dziwierzewo, czy Wapno, równo wszyscy ludzie ucierpieli w wyniku okupacji niemieckiej i również straciliśmy swoich członków rodzin, także doświadczeni zostaliśmy wszyscy. Jeśli chodzi o II wojnę światową, ona w praktyce w jakiś sposób trzeba powiedzieć, że musiała wybuchnąć z racji tego, że państwa, które na nas napadły, miały w jakiś sposób pretensje do nas. Rosjanie z racji tego, że w traktacie ryskim po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej utracili sporo tutaj swoich ziem, ale przede wszystkim sprawa ambicjonalna, dokonał się cud nad Wisłą, przegrali, więc ich to też mocno bolało. Niemcy z kolei po I wojnie światowej w wyniku traktatu znowu wersalskiego również sporo utracili. Także te dwa państwa przynajmniej czuły się w jakiś sposób względem Polski, że powinny uczestniczyć tutaj w tej wojnie. Aczkolwiek jeśli chodzi o Niemcy, to one po przegranej I wojnie światowej odbudowały się dosyć szybko militarnie. Również doszedł do władzy Hitler, który miał swoje inklinacje, przede wszystkim narodził się nazizm w Niemczech, czyli ideologia wyższości rasy niemieckiej nad innymi.
Szczególnie tutaj upokarzani byli w tej hierarchii Żydzi, którzy byli stawiani na ostatnim miejscu. I te ciągoty tutaj Hitlera do panowania nad światem sprawiły, iż do tej wojny doszło. Zanim jednak wybuchła wojna we wrześniu 1939 roku, Hitler dokonał aneksji innych też obszarów, bo przecież zajął Austrię, potem Czechy. No my tutaj też trochę niechlubnie w tym uczestniczyliśmy, bo przecież trzeba powiedzieć, że i Zaolzie tutaj, czy też Spisz, to niestety no też chcieliśmy coś tam dla siebie udrzeć, ale generalnie jaka była przyczyna tej wojny, przynajmniej ze strony Niemców? Niemcy uważali, iż im się należy wolne miasto Gdańsk i chcieli trasy z Pomorza do Prus Królewskich, czyli no dawniejszego, byśmy powiedzieli, Pomorza Gdańskiego, na co Polska się nie zgodziła. Niemcy uważali, że to jest jeden tutaj z tych argumentów, że ta wojna powinna wybuchnąć, chociaż potem jak ta wojna wybuchła, to stworzyli aż 482 punkty, które miały wskazywać, że to właśnie Polacy są winni wybuchowi wojny. Ale też prawda jest taka, że Hitler na spotkaniu z generałami swoimi w Obersbelgu stwierdził, że każda przyczyna jest dobra do usprawiedliwienia ewentualnej wojny. Wtedy wypowiedział się, iż każe kilku kompaniom w polskich mundurach urządzić napad na Górnym Śląsku w protektoriacie i jest mi obojętne, czy świat w to uwierzy. Świat wierzy tylko w sukces. Także postawił troszeczkę tutaj nas przed faktem dokonanym. Wojna wybuchła 1 września i to nie była tylko wojna z jednym okupantem. W zasadzie do 12 września te sprawy stricte wojenne się jeszcze rozstrzygały, bo po bitwie nad Bzurą ostatnia tutaj nasza szansa na jakikolwiek sukces tej wojnie odpadła, bo wtedy nasze jednostki, armia generała Kutrzeby wyszła na tyły armii niemieckiej, ale niestety z braku wsparcia, żeby przynajmniej tą armię niemiecką zamknąć jakimś kotlem. Bo wojska niemieckie cofnęły się błyskawicznie spod Warszawy i no niestety przegraliśmy tą bitwę, a to był początek końca, jeśli chodzi też o przynajmniej wrzesień. Nie pomogli nam też Rosjanie, którzy 17 września przekroczyli tutaj granicę polską. Wtedy komisarz spraw zagranicznych Patiomkin złożył notę na ręce ambasadora polskiego, pana Grzybowskiego. No i w zasadzie, nie otrzymawszy jeszcze odpowiedzi na tą notę, Rosjanie przekroczyli tutaj granicę Polski na Bugu. I w zasadzie 22 września, kiedy odbyła się w Brześciu wspólna parada już Niemców i Rosjan, była takim podsumowaniem faktu, iż Polska została podzielona między właśnie tych dwóch najeźdźców. Było to oczywiście też powodem, było to w wyniku podpisania paktu między Niemcami i Rosją, paktu Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia 1939 roku podpisano. Na mocy której no, właśnie te dwa państwa wzięły udział w tej wojnie. Trochę to tak było nie do końca fair, bo mieliśmy w tym czasie podpisany na przykład układ z Rosją z 1934 roku na 10 lat, który mówił, że tej wojny jak gdyby nie będzie, bo to był traktat o pokoju, ale jednak nikt się tym nie sugerował. Przejdźmy może w tej chwili, skoro już ta wojna wybuchła, do takich prostych faktów. Jak tutaj wyglądało w okolicy
jeśli chodzi o nasze stosunki polsko-niemieckie może, bo to też jest ważne. Jeśli chodzi o Kcynię, to Kcynia w okresie tutaj przed wojną miała 5000 mieszkańców. Z tego, jeśli chodzi o Niemców, było tutaj ponad 1300 osób, ale jednak też były tu inne nacje, szczególnie kilkudziesięciu Żydów było również. Okolice również były usiane Niemcami, bo w wyniku działalności Komisji Kolonizacyjnej, która powstała w 1895 roku, rozparcelowano majątek moszczyńskich i przykładowo w takim Żarczynie było 90% Niemców, w Dziebierzewie około 65% Niemców. W gminie Wapno wyglądało to inaczej. W Podolinie był majątek Wilhelma Klemki, później Franca Klemki, ale on został rozparcelowany jeszcze po I wojnie światowej, także tych Niemców w zasadzie nie było, bo ci, którzy zostali, to przyjęli obywatelstwo polskie. A tutaj no byli. Byli Niemcy i trzeba powiedzieć, że te stosunki wzajemne no były różne. Można powiedzieć, że do czasu wojny były w miarę poprawne, aczkolwiek już dało się odczuć, że ta wojna jednak wybuchnie i Niemcy się w jakiś sposób do niej przygotowywali. Przede wszystkim odbywały się różnego rodzaju szkolenia młodych Niemców. Oni jeździli na Pomorze, ale też nie tylko, bo przecież tu w bliskości, na terytorium rodziny von Rosen w Berlinie odbywały się szkolenia. Taka mała miejscowość jak Dziwierzewo, ale tutaj były dwie radiostacje, które otrzymywały kontakt z terenami niemieckimi. Jedna znajdowała się w obecnej posiadłości państwa Grzybowskich, druga nie kojarzę do końca gdzie, ale no, takie rzeczy były. Jeszcze przed przededniu wojny w Kcyni w zasadzie czuło się ten zapach wojny, ale przykładowo 15 sierpnia obchodzono kolejne obchody rocznicy cudu nad Wisłą. Było to chyba pokłosie tego, że Wapnie już od lipca, 10 lipca 1939 roku był sztab 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty. To była właśnie ta piechota, która broniła tego terenu, tutaj można powiedzieć. Pobudowano bunkry na linii tutaj od Dobieszewka do Wągrowca, było ich kilkadziesiąt. W tej chwili chyba, jeżeli się nie mylę, to jest, ostało się ich 16. Odbywają się takie święta przy bunkrach w Gołańczy. Można, że tak powiem, w tym uczestniczyć. Ale było to pokłosie tego, iż przygotowywano się już do wojny. I odbywały się też zbiórki na Fundusz Obrony Narodowej. Zasilano tą naszą armię tymi drobnymi środkami ze składek, ale były też zabawy, które typowo służyły zbiórce środków. Także no, coś się działo. Działo się, ale trudno powiedzieć to w pozytywnym znaczeniu, bo wszystko szło w kierunku wojny. Mówię o tym, że w Wapnie mieścił się sztab tej dywizji. On mieścił się tutaj aż do 3 września. Różnie to było tutaj w okolicy Kcyni, można powiedzieć tutaj. Okolicy to głównie był 10. pułk, którym dowodził Urban, ale w zasadzie on tej funkcji nie pełnił, także zastępował go Krudowski, a kolejny tutaj oddział 37 pułk piechoty był pod dowództwem Stanisława Molendy. Te dwie jednostki zasadniczo na tej linii bunkru dominowały. Jeżeli chodzi o ten okres przedwojenny, to czuło się go w różny sposób. Przede wszystkim już na początku sierpnia rozpoczęła się mobilizacja.
Bratnie to było zauważalne w ten sposób, iż wielu z górników otrzymało karty poboru do wojska. To było kilkadziesiąt osób, głównie tutaj chodziło o 51, 59 i 61 pułk piechoty, ale spowodowało to dużą dezorganizację pracy. Także kopalnia nawet do tego stopnia tutaj trochę walczyła z tym problemem, że zaczęto odraczać, występować o odroczenie tutaj tych górników apieńskich, aby po prostu nie zdezorganizować pracy w kopalni. Także udało się po prostu w stosunku do niektórych górników to odroczenie otrzymać, także na 3 miesiące. Ale nie wiadomo, jakby to było dalej. Przykładowo jest właśnie taka karta zwolnienia mojego dziadka, notabene, mieszkańca Akcyni, który mieszkał tutaj na ulicy Szewskiej przed wojną. Był również członkiem Rady tutaj miejskiej. Jego zdjęcie jest w tym budyneczku, właśnie tam na jednej z fotografii. A notabene on był po wojnie wójtem gminy Żarczyn. Także trudny taki okres powojenny, ale był też właśnie jednym z górników i udało się właśnie na 3 miesiące go odrosić od tej służby wojskowej. Nie dotyczyło oczywiście to wszystkich, bo różnie po prostu to było. W Kcyni zdarzały się też sytuacje, bo stacjonowało tutaj Wojsko Polskie, przykładowo u Binkla, gdzie doszło do sytuacji, iż syn właśnie tego właściciela, to wtedy chyba była gospoda, tak? Cegielnia. Ukradł dokumenty jednemu z tych oficerów Polski i ten uniósł się honorem i zastrzelił się, także takie sytuacje miały miejsce. Więc różnie, że tak powiem, te sytuacje to wyglądały w tym okresie międzywojennym. Kiedy jeszcze do wybuchu tej wojny nie doszło. Ja tutaj pokazywałem też fragment takiego czasopisma, który się, tutaj jeżeli chodzi o tą modlitwę do niemieckiego Boga. W końcówce sierpnia ukazało się czasopismo wydane przez państwa Skrzyckich w Żninie. Stworzyli nowe czasopismo Rewia Mody. I to był przedruk z jednego ze śląskich czasopism, gdzie jest to modlitwa do niemieckiego Boga, ale pan Skrzycki ją pomieścił dlatego, że chciał jak gdyby Polakach wzbudzić ten opór do wszystkiego, co niemieckie, bo jeżeli tu Państwo, niektórzy mają dobry wzrok, to no widzą, jak słowa tej modlitwy niemieckiej wyglądały w stosunku do Polaków. Poraź, o Panie, bezwładem ręce i nogi Polaków, zrób nich kaleki, poraź ich oczy ślepotą, tak jak męża, kobietę, ukaż głupotą i głuchotą, i tak dalej. Także różnie się działo. W kopalni Wapnie dostrzegano to, co się dzieje, jeśli chodzi o ruch tutaj tych młodych Niemców, szkolenia, ćwiczenia. Ostatni prezes Sokoła Wapno, pan Sebastian Kaczor, już w marcu wystąpił do starostwa Wągrowcu z prośbą o utworzenie na terenie kopalni oddziałów przysposobienia wojskowego. Ale no niestety nie zyskał tutaj jak gdyby pozytywnej w tym kierunku decyzji, ale właśnie najpewniej ta sprawa przyczyniła się do tego, iż był jednym z pierwszych, którzy zostali wysiedleni z Wapna, bo po wkroczeniu Niemców to już 8 grudnia został właśnie wysiedlony.
Chcę jeszcze powiedzieć o takim tutaj jednej rzeczy. Myślę, że ważnej. Ważnej dlatego, iż rzecz dotyczy CYMI. Chodzi o Batalion Obrony Narodowej. Ja wiem, że tu pan Marcin planuje być może kiedyś coś więcej w tym temacie zrobić, bo nawet rozmawialiśmy. I fajnie by było, bo to dotyczy tutaj państwa środowiska. Takich batalionów w okolicy było więcej, bo przecież i Batalion Obrony Narodowej był w Wągrowcu, również Gołańczy był Batalion Obrony Narodowej, ale my się skupmy tutaj na batalionie, który był w CYMI. Ja tutaj, żeby nie popełnić jak gdyby błędu, to przeczytam tutaj kilka zdań. Dowódcą pierwszej kompanii obrony narodowej Kcynia był kapitan administracyjny Jan Kasperek. Pełnił on jednocześnie funkcję komendanta powiatowego przysposobienia wojskowego Kcyni. W dniu 24 sierpnia 1939 roku podczas mobilizacji alarmowej na bazie Batalionu Obrony Narodowej Kcynia sformowano Batalion Piechoty Specjalnej numer 83. Batalion walczył w składzie Chełmińskiej Brygady Obrony Narodowej wchodzącej w skład Armii Pomorze. 6 września 1939 roku żołnierze batalionu weszli w skład odtwarzanego 24 Pułku Piechoty. Członkami tego Batalionu Obrony Narodowej teoretycznie mieli być mieszkańcy Kcyni, okolic powiatu szubnińskiego, ale w praktyce, jak to zacząłem analizować, to się okazało, że są również w tym batalionie mieszkańcy i ze Stołężyna, i ze Smuszewa, ale również był pan ze Srebrnej Góry. Także była to jednostka lokalna, ale nie do końca, tak jak zakładano, gromadząca tylko mieszkańców tutaj powiatu szubnińskiego. Udało mi się dotrzeć do wspomnień pana Jana Kamińskiego. Ten pan mieszkał w Stołężynie i on właśnie otrzymał powołanie do tegoż batalionu i parę słów chciałem państwu tych jego wspomnień przeczytać. Staliśmy z Dudkiewiczem. Jedzie do mnie sołtysa syn Adam niespodziany. Kładzie rower. Chodzi o Stołężyn, tam mieszkał. Kładzie rower i podchodzi do nas taki nerwowy. Panowie, mobilizacja, wojna. Podpiszcie każdy ode mnie karty powołania. Odbiór 24 sierpnia, godzina 9.12. Ja, Kamiński, mam się stawić na godzinę 11 w Kcyni do Batalionu Obrony Narodowej, a Dudkiewicz do 59 Pułku do Inowrocławia. I odjechał. A my się rozeszliśmy do swoich domów, do pracy. Przychodzę do domu i mówię mojej żonie Bronisławie, że wojna, że ja muszę iść. Mam kartę powołania. Żal mi serce ściska, gdy widzę moje maleńkie dzieci i mam ich za kilka godzin zostawić i pójść niepewne losy. Na myśl przychodzi, a gdy nie wrócę, co będzie z nimi? Żona jeszcze młoda, 24 lata, niedoświadczona życiowo i jeszcze w poważnym stanie. Kolega Alojzy Motyka ze Stołężyna, który miał powołanie do 62 Pułku Piechoty w Bydgoszczy, idzie w stronę stacji kolejowej, bo autobus już odjechał. Ja idę w stronę zbiórki. Przychodzę do kancelarii. Pyta mnie sierżant, gdzie mam kartę powołania? Ja odpowiadam, że zapomniałem. Została w domu. Po pewnym namyśle wpisał mnie do zapotrzebowania żywnościowego i każdy ruszył do swojej funkcji. Ja, jako pionier, zostaję przydzielony do plutonowego Siwiaka, dowódcy plutonu. Zebrało się 31 żołnierzy i nadszedł czas pasowania broni i całego ekwipunku.
Po wyposażeniu tego wszystkiego przychodzi noc. W tym parku, tutaj właśnie nie jest podane, żeśmy spali do rana 25 sierpnia. Rano śniadanie i zbiórka plutonu. Tak parę dni upłynęło. Przychodzi dzień 1 września. Rano o godzinie 6 przyleciał bombowiec niemiecki. Ze straszną szybkością obleciał 3 razy koło Kcyni. Niziuteńko i pojechał. Za kilka godzin przyjeżdżają strażnicy graniczni i opowiadają, jak to Niemcy przekroczyli granicę i zabijają, mordują. Później przyjeżdżają furmanki z rodzinami i bydło prowadzą, ogromny ruch się robi. Tak wioska za wioską uchodzi. 2 września kolumna zbliża się do Brzyska, a tam też ludzie uchodzą, a lotnicy niemieccy częściej odwiedzają w nocy. Z 1 na 2 września przyjechał do Kcyni pociąg pancerny, kawaleria i większe siły Wojska Polskiego. O 3 rano przyleciał bombowiec i zrzucił 2 bomby. Jedną zapalającą, a drugą kruszącą. Zapalającą rzucił na mleczarnię, którą myśmy zaraz ugasili, a kruszącą na bramę cegielni. Więc dowódca batalionu zmienia stanowisko ze swą kancelarią w parku. Już ludzie opuszczają miasto, robi się pusto. Linia obronna ustawia się pod miastem. Znosimy zapory. Moja żona na prośbę moją przyjechała do miasta i na szczęście spotkaliśmy się. W mieście straszny popłoch. Mało co nie jest rozbite, szkło na ulicach. Mówi, że muszą już uciekać dzisiaj ze swojej wioski. Co tu robić, jak i dopomóc? 3 w niedzielę wieczór poszliśmy do domu w ogrodzie, cały pluton, z myślą, że będziemy spać. Cośmy zasnęli, a tu przychodzi rozkaz, że mamy się wycofać z Kcyni w stronę Szubina. Więc ruszamy koło 2 godziny. Za nami ogromne ognie się palą. Znak, że Niemcy byli już w tych miejscowościach. Świt się zrobił, przechodzimy przez Szubin. Ciągniemy do lasów smoguleckich. Tam w stronę Bydgoszczy zajmujemy stanowiska. Byliśmy tam cały dzień i noc. 5 września o świcie odrywamy się z miejsca i ruszamy w kierunku Awiszyny. Około godziny 8 rano idziemy przez miasto, prawie puste. Przechodzimy przez rzekę Noteć i tam zajmujemy stanowiska obronne. Około godziny 10 wysadzamy mosty i czekamy. Około godziny 2-3 po południu niemieckie wojska chciały przekroczyć Noteć. Rozpoczęła się strzelanina z karabinów maszynowych i artylerii. Trwała aż do samego cienka. Z naszych żołnierzy straciliśmy 1 kaprala. Dostał w pierś pocisk i 1 został ranny w lewe ramię. Dalsza droga odbywała się w stronę Inowrocławia. Przepraszam, bo może Państwo tak nie chcą, żebym te rzeczy tak przybliżał. Nie nudzę? Nie. No właśnie o to chodzi, żeby... Chciałem po prostu pokazać tutaj, jak funkcjonował ten kcyński batalion obronny lądowy. Rano wyszliśmy na drogę do Jachcic, na szosę, która prowadzi z Bydgoszczy do Inowrocławia. Pełno wojska maszeruje. Z poprzedniego dnia ataku bombowego leżało dużo koni zabitych i kilka ludzi. Dworzec kolejowy cały zniszczony, pusto wszędzie. Po polu były ustawione działa i czołgi nasze, widocznie na obronę nas, bo nas bardzo dużo maszerowało. Lotniki nas obserwowali, ale jakoś nie atakowali. Tak ciągniemy. Przed Inowrocławiem skręcamy na lewo, a miasto zostało na prawo. Nie już nieznane strony. Dochodzimy znów do pewnego lasu i tam żeśmy byli całą noc. Rano 7 września ruszyliśmy dalej, bliżej Wisły. Na wysokości Włocławka, jakieś 20 km od miasta, było ogromne przygotowanie bojowe. Tam było wojska rozrzucone po całych polach. Czołgi, artyleria taka i przeciwlotnicza, kawaleria. Cały dzień 8 września czekaliśmy i ani jednego strzału nie oddaliśmy, bo nieprzyjaciel nie przyszedł. 8 na 9 września byliśmy w miasteczku Kłodawa. Przeszliśmy przez miasto, przez linię kolejową Warszawa-Poznań. Na tych odcinkach byliśmy atakowani stale przez pilotów niemieckich. Przeszliśmy do Sannich o godzinie 11 w południe 10 września. Miasto było na wpół spalone, rozbite bombami i artylerią. Były jeszcze ślady pocisków, niewypałów, ludzi cywilnych, żołnierzy, koni, masa było zabitych lub spalonych.
Nasz batalion musiał stanąć tam na cmentarzu i obiad jeść. Rzeczywiście, stanęliśmy. Nie zdążyliśmy się jednak nigdzie ukryć przed deszczem, który zaczął padać. Nadleciało kilka myśliwców, pojeździli kilka minut i poszli. Nie trwało dużo, przyleciało 9 bombowców. Jak zaczęli bić z karabinów maszynowych, puszczać bomby, waliły się resztki tych murów, co poprzedniego dnia zostały. Nasz batalion właśnie nie miał żadnego działka przeciwlotniczego, bo nikt nie strzelał, a oni byli panami nad nami. Więc dostali my obiad, więc nie jeden się najadł na śmierć. Tu właśnie, jeśli chodzi o Sanniki, to jest to miejsce, kiedy ten batalion obrony narodowej kcyńskiej uległ zupełnie zupełnej rozsypce, także później różne były ścieżki, jeśli chodzi o powroty tych ludzi do swoich domów. I no niestety zaczęła się wojna, która nie była dla nas niczym dobrym. Tysiące ofiar, ludzie ginęli jak muchy, po dziś dzień nie wiemy, często rodziny nie wiedzą, gdzie zginęli bliscy, bo jeżeli pociski padały, to no różnie to było. Zostawały tylko szczątki niekiedy z ludzi, także ja, jak robiłem biogramy osób, które zginęły z gminy Warto, to często trafiałem do rodzin, które nie wiedziały, gdzie ich potomek poległ. Wiedzieli tylko, że gdzieś tam kolega z nim na przykład walczył w danej jednostce, tam ostatni raz się widzieli, tam rozstali. Także no, skutki różne. Jak wyglądały pierwsze dni okupacji? Spróbuję tutaj może znowu na kanwie opisów dwóch, trzech osób. Wkrótce, nie chcę tutaj też przeciągać nieskończoność. W każdym razie oprę się na relacji pana Edmunda Smaruja, który tak wspomina początek wojny. 1 września 1939 roku, pamiętam jak dziś, przeleciał nad torami niemiecki samolot od Kcyni do Namasławka. Na górce koło Kędzierski stała artyleria, na kopalni, na dachach stały ciężkie karabiny maszynowe. Po dolinie też były wszędzie rozstawione. Wojna wybuchła w piątek, w sobotę już Niemcy bombardowali Kcynię, było stąd widać dymy, 4 września rano. 4 września rano wapno pakowało się na wagony i uciekali na Gniezno. Tam tory były zbombardowane, zabiło rochowiaka, my uciekaliśmy też 4 września, w poniedziałek. Kto mógł gdzie się zapakować, to jechał. My poszliśmy do Graboszewa, włodarz Szczolc zabrał nas na wóz. Za Żninem mieliśmy dziadka, matka zapomniała jakieś rzeczy i się po nie wróciła. Brat miał 6 lat, ja pędziłem 2 kozy. Gdy byliśmy pod Wilczkowem, dopadły nas samoloty i pikują. Zaczęły strzelać. Drogi zatłoczone uciekinierami, pełne zabitych. Kolejny tutaj z tych relacjonujących pisze w ten sposób. Kopalnia przygotowała dla swoich górników i ich rodzin około 40 wagonów. Wyjazd miał być o godzinie 6 rano. Tam była mowa o tym, że to było 4 września, także najpewniej tak to było. Moi rodzice nie zdążyli na ten pociąg, bo dziadek Stanisław chciał zabrać ze sobą koniecznie 2 kozy i koźlaka ze względu na mleko dla dzieci. Wieźliśmy przy tym cały swój dobytek na wózku, a gdy byliśmy dopiero koło Krzyżaniaków, pociąg już ruszył. Wróciliśmy się, ale jechał akurat wozem Czesław Fogel, który nas zabrał i uciekaliśmy dalej. Dotarliśmy do Rogowa, a potem do Lubcza. Wieś była zupełnie pusta, bo mieszkający tam głównie niemieccy gospodarze gdzieś się ulotnili. Zdecydowaliśmy się na powrót stamtąd i wracaliśmy już liczniejszą gromadą. I tak dalej. Kolejny tutaj z tych relacjonujących.
Tu może jest dosyć ciekawa ta relacja, bo dotyczy relacji nauczycielki ze szkoły w Dziwrzewie, pani Marii Drobczanki, która również uciekała w tym czasie. I jak ona tutaj pisze w swoich wspomnieniach. Rok szkolny 1939-1940 nie rozpoczął się z powodu wybuchu wojny 1 września i toczenia działań wojennych na zachodzie Polski. Starosta Żniński wujek zarządził ewakuację urzędu w powiecie na dzień 3 września. Nakazem ewakuacyjnym objęte było także szkolnictwo w Dziwierzewie. Urząd Gminy w Żarczynie doręczył przepustki ewakuacyjne z pieczęcią starostwa. Nakazom poddała się nauczycielka Drobczanka Maria. Kierownik szkoły Warczyński Cyryl wyjechał z Dziwierzewa rano dnia 2 września, obawiając się napaści i prześladowań ze strony miejscowych Niemców. Nauczycielka Pietrzakówna Zofia wyjechała wozem rankiem 3 września w kierunku Gniezna do rodziny. Miejscem zbiórki ewakuowanych był Żnin. Rankiem dnia 3 września formowały się szeregi wozów ewakuacyjnych na ulicy Kościelnej. Alarm lotniczy spędził ludzi z wozów do schronów, piwnic lub sieni pobliskich domów. Grożące miastu niebezpieczeństwo bombardowania przyspieszyło wyjazd. Szereg wozów w liczbie 150, w tym 20 wozów z rodzinami nauczycielskimi oraz inspektorem szkolnym, wyruszył pod przewodnictwem pana Chojnackiego, urzędnika powiatowego ze Żnina, w kierunku Mogilna, aby dążyć dalej na południowy zachód za Wisłę. To można tutaj czytać po prostu, bo to są niezwykle ciekawe rzeczy, ale byśmy tutaj przeciągnęli ten czas, nieskończoność, a jednak musimy przejść też do innych tutaj rzeczy, bo po opuszczeniu swoich miejscowości przez poszczególne rodziny nastąpił jednak w pewnym momencie powrót tych rodzin na swoje siedziska, tutaj gdzie mieszkali. I różnie to było, bo nagle się okazało, że są tutaj już Niemcy. Przykładowo w Chcyni pojawili się oni już 6 września 1939 roku. W Wapnie dotarli jeden dzień później, ale miało to z miejsca, że tak powiem, swoje reperkusje, bo rozpoczął się też swoisty terror, trzeba tak powiedzieć. Jeśli chodzi tutaj o rejon chcyński, to główne nasilenie, jeśli chodzi o wrzesień, to jest w dniach, są takie 3 dni, bym powiedział, 15, 16 i 17 września. 15 września tutaj pierwsza ofiara gdyby tego terroru, czyli robotnik pan Józef Kruczek, który się okazało, że podczas rewizji posiadał brzytwę, został potraktowany, że tą brzytwą chciał być może któremuś z Niemców odebrać życie. Więc skończyło się to w ten sposób, że pod murami kościoła został rozstrzelany. Z kolei 16 września zginął burmistrz Chcyni, Stefan Drożdżyński. On, z tego co wiem, to pan Marcin chyba pisał swego czasu, tak? Taką publikację o nim. Wyjechał najpierw po wejściu Niemców do Szczelna i zdecydował się 14 września na powrót. Chciał, wierząc dobre intencje Niemców, przekazać im władzę oficjalnie w ręce niemieckie, ale no nie znał do końca, jak zmieniły się czasy honoru, czasy szlachetności, bym powiedział. Został aresztowany 15 września i 16 rozstrzelano go. Są różne tutaj wieści, bo spotkałem opracowania, że nie wiadomo, gdzie jest pochowany. Jest inne też tutaj, że gdzieś w ogrodzie jakiś państwa, nie pamiętam tych nazwiska, więc nie wiem do końca, która wersja jest prawdziwa, ale w każdym razie no, nie da się ukryć, że 16 września właśnie burmistrz Chcyni
zginął. 17 września z kolei to też tragiczna miasta tutaj, data dla Kcyni, ale szczególnie dla mieszkańców narodowości żydowskiej, bo doszło tutaj do aresztowania głównie Żydówek, które pozostały w Kcyni po ucieczce ich mężów. I zostały one rozstrzelane na tutaj Palmierowie, czyli w okolicach Kcyni, tam gdzie też jest dzisiaj pomnik. Także no, początek tu nie ma co kryć, że był bardzo tragiczny. Nie tylko tu były rozstrzeliwania, bo również dochodziło do aktu wandalizmu. Niszczono obiekty sakralne, czyli figury kościelne, figurę tutaj Matki Boskiej, która była przy kościele farnym, to znowu tutaj przyczynił się syn Winkla, który, jak już wspominałem, najpierw ukradł te dokumenty oficerowi polskiemu, w wyniku czego popełnił samobójstwo, a tym razem wszczelił do tej figury i rozczaskał ją. Płyty z kolei z cmentarza tutaj żydowskiego, bo przecież trzeba powiedzieć, że tutaj Żydzi w Kcyni mieli swój cmentarz, ale nie tylko, bo przecież i swoją bożnicę mieli. Zostały zabrane na budowę schodów do Arbeitsdienstu, czyli do Urzędu Pracy Niemieckiego. Także no, różne tutaj były sytuacje, ale też trzeba powiedzieć, że były pozytywne, bo jeśli chodzi o przykład Hermana von Bilowa, właściciela Żurawi, to musimy bardzo pozytywnie tutaj odnieść się do tego, iż kiedy żołnierze niemieccy, którzy wkroczyli do Kcyni, przewrócili figurę Matki Boskiej, to on wraz ze swoimi ludźmi najpierw ją postawił, a kiedy zorientował się, że zostanie ona zniszczona, to zabrał ją do siebie i przechował przez okres wojny. Nie był to jedyny przypadek taki, bo takie sytuacje mieliśmy również u sąsiadów kcyńskich, czyli w Stołężynie, w Podolinie, bo tam też były figury. W Stołężynie była figura świętego Jana, która już chyba w 1842 roku została postawiona. I on był również patronem, święty Jan, od pożaru, że tak powiem, więc chronił tamten majątek i przez lata jego ochrony te pożary tam nie wybuchały. Niemcy, którzy wkroczyli do Stołężyna, tą figurę wyrzucili na drogę i się śmiali jeszcze przy tym, że święty Jan kieruje ruchem. No ale dobrze, że znalazła się rodzina pana Bubasza ze Stołężyna, która zebrała szczątki tej figury, przechowała i jest ona po dziś dzień. Jak będziecie państwo jechać w kierunku Damasławka, to w ścianie jest montowana, czyli no ma już 100, można powiedzieć, 80 lat bez mała, bo w 1842 roku, jeszcze za czasów Wilkońskich, została tam umiejscowiona. Ale też w Podolinie sytuacja podobna z figurą, która była w tej miejscowości, gdzie również jeden z Niemców, Wendland, zniszczył tą figurę. Dzisiaj jest już chyba druga czy trzecia wersja tej figury, ale najważniejsze, że jest. Jest odnotowana, odbudowana. Jeśli chodzi o terror niemiecki, on się nasilił głównie po wrześniu, w miesiącu listopadzie. Nie wiem, na ile jest to prawda, ale niektórzy historycy twierdzą, iż Hitler dał przyzwolenie na 3 dni w listopadzie, gdzie Niemcy mogli mordować Polaków bez wyroku. Ja się z tym zetknąłem, ale czy to jest faktem historycznym, do końca nie wiem. W każdym razie w okresie między 9 a 11, a nawet 13 listopada dochodziło tutaj w okolicy do wielu mordów, muszę powiedzieć, bo
przykładowo w okolicach Dziewierzywa, Żarczyna, no, zginęło tutaj 7 osób, między innymi pan Wierzchosławski, Pituła, pan Chełminiak również, Jarecki. Jest pomnik dzisiaj im poświęcony, ale no, pomniki są tylko pomnikami. W Wapnie również od początku wkroczenia Niemców rozpoczął się terror. Rozpoczęło się od likwidowania wszystkiego, co polskie, czyli likwidowano mundurki hancerskie, mundurki sokole, wszystkie książki, które były w bibliotekach, zostały spalone, chociaż niektórzy podjęli akcję ratowania tych książek i częściowo no, udało się zachować. Ale też były ofiary. Pierwszą ofiarą śmiertelną w Wapnie był pan Adam Mazur. On miał masarnię i sklep. W środowisku wapińskim funkcjonuje pojęcie ufogla, bo tam mieszkał pan Czesław Fogel do czasu wojny i właśnie tam on wynajmował masarnię. Był pierwszą ofiarą porabunków z młodzieżą z Dziewierzewa i Żarczyna. Został zadźgany nożami, znaleziono go na drodze w kierunku Dziewierzewa. Później jego zwłoki leżały w świetlicy w Dziewierzewie. Został pochowany na cmentarzu w Srebrnej Górze. Taką szczególną też osobą, która zginęła na terenie Wapna, jest Edward Mieczkowski. Jeśli chodzi o jego postać, był on właścicielem Srebrnej Góry, a nie do końca, bo w zasadzie Srebrna Góra należała do Stanisława Mieczkowskiego, a on pełnił rolę tutaj takiego zarządcy. Ciekawa postać historyczna, historycznie, bo wybitny sportowiec też na tym terenie, był mistrzem powiatu w tenisie ziemnym, hodowca koni. Konie zostały z hodowli w Srebrnej Górze zabrane do Żarczyna, później gdzieś tam dalej. Zasugerowano, że ma przyjechać do tego Żarczyna, dogadywać się w sprawie odbioru koni. On tam pojechał, ale skończyło się to w ten sposób, iż został zamordowany. Zamordowany został, są różne tutaj opinie, kto to zrobił. Ja bazuję tu na relacji pana Zygfryda Jankowskiego, bo on od 1935 roku aż do czasu powojennego był pracownikiem Urzędu Gminy w Żarczynie i został zamordowany przez policjantów z Żarczyna, Genacha i Hole na torach kolejki wąskotorowej z Górek Zagajnych do Królikowa. Nie był jedyną osobą, bo się okazuje, że wraz z nim szedł wtedy Tadeusz Kruszka. Była to postać wybitna, jeśli chodzi o powstanie wielkopolskie. Jedna z ważniejszych nawet osób tutaj. Pochodził ze Sławomierza i tak jak Mieczkowski zginął od razu, to Tadeusz Kruszka został 6-krotnie ranny i przeżył. Doczołgał się do najbliższych zabudowań. Zawieziono go do szpitala w Żninie. Niestety Niemcy dowiedzieli się o tym fakcie i najpierw go wyleczyli, a następnie 9 grudnia 1939 roku rozstrzelano go nad Małym Jeziorem w Żninie i tam został pochowany. Także jak gdyby dwukrotnie został zabity. No, takie sytuacje też się niestety zdarzały. Tych ofiar czasu wojny jest bardzo dużo w każdej gminie, w każdej miejscowości. Ja sobie pozwoliłem zrobić dosyć szczegółowe takie opracowanie, biogramy. Sporo mi to zajęło, nie kryję, ale doliczyłem się 67 osób, jeśli chodzi o gminę Wapno, które zginęły w czasie wojny. Cynia ma tylko, widzę, wykaz zrobiony 35 osób. Są to sprawdzone tutaj fakty. Być może ktoś mógłby się pokusić kiedyś o opracowanie takie bardziej szczegółowe,
na kanwie wszystkich miejscowości z gminy Kcynia, bo warto by to upamiętnić jakimś pomnikiem. Tak jak zrobiła to chociażby gmina Damasławek, gdzie na rynku mieści się pomnik ku czci wszystkich ofiar II wojny światowej. Jest tam chyba 110 albo 111 osób, które zginęły w okresie okupacji niemieckiej z terenu właśnie tej gminy. W ogóle trzeba powiedzieć, że jest taki trochę dziwny układ, jeśli chodzi o gminę Wapno, bo ona jest młodą gminą. Powstała dopiero w lipcu 1948 roku, rozpoczęła funkcjonowanie od 1 sierpnia, a do czasu wojny nie było gminy Wapno. Ja tutaj pisząc o gminie Wapno, piszę w kontekście jak gdyby dzisiejszego kształtu. Także te biogramy dotyczą też osób, które pomieszkują teren dzisiejszej gminy Wapno. Bo gdybyśmy chcieli przenieść się w rzeczywisty jak gdyby teren, to się okazuje, że przed wojną to Wapno, Podolin, Komasin należały do gminy Damasławy. Srebrnogóra, Graboszewo, Aleksandrowo, Rusiec należały do gminy Żarczyn, a Stołężyn, bo gmina Wapno ma 8 tylko miejscowości z maleńką gminą, należał do gminy Gołacz. Także no, takie te koleje losu są różne, ale postanowiłem, że muszę to zrobić pod kątem historii dnia dzisiejszego. I stąd tak właśnie to wygląda, a nie inaczej. Kolejny taki, myślę, że ciekawy rozdział dla Państwa. Ja przepraszam, bo ja tu nic nie popycham, tylko mówię. Ale to jest takie zdjęcie z kopania okopów, które decyzja o rozpoczęciu kopania okopów zapadła, przynajmniej urzędowa, 26 sierpnia 1939 roku. Ale już wcześniej rozpoczęło się tych kopanie tych okopów, bo były też decyzje nie tylko urzędowe, ale i dowódców wojskowych. To są ludzie, którzy kopali okopy w okolicach Nakła. Także no, to jest ten jeszcze czas przedwojenny, tutaj to pokazywałem. Tu jest właśnie szkoła w Wapnie, tam gdzie stacjonowała ta 26. Skierniewicka Dywizji Piechoty. Tu są dowódcy tej dywizji. Ciekawy wątek też wrześniowy dotyczy spalenia pałacu w Stołężynie. Dzisiaj Państwo przejeżdżacie, to tam w zasadzie nic nie ma, można powiedzieć. Ale do czasu wojny był tam pałac, który notabene miał 50, tak nie tyle ile jest w tygodni. Miał 52 pomieszczenia, 365 okien. Jeśli chodzi o dół, to było centralne ogrzewanie. Potem góra to już były piece kaflowe. A przede wszystkim miał tą wysoką wieżę. I wycofujące się wojska polskie w nocy z 3 na 4 września podpaliły tutaj ten pałac wnioskami granatów. Także chodziło głównie o to, że na tej wieży mogli się umiejscowić dywersanci, których było sporo w okolicy, bo przecież i w Kcyni zostało 2 złapanych dywersantów, którzy zostali rozstrzelani. Jeden z nauczycieli tutaj przecież też niemieckich został zabity z racji tego, iż dawał sygnały świetne przelatującym samolotom. Także te fakty mogły mieć miejsce i obawiając się takiej sytuacji, zdecydowano się ten pałac podpalić, a częściowo też jak gdyby wysadzić wnioskami granatów. To potem też skutkowało w przyszłości pewnymi takimi niewdzięcznymi nawet sytuacjami dla mieszkańców Stołężyna, bo oni widząc ten palący się pałac, chcieli z niego z jednej strony coś zawłaszczyć, z drugiej uratować, bo oni w tym pałacu bywali gośni, ale spowodowało to, że gdy wrócił właściciel Stołężyna, Egon Kerner, wytoczył rozprawy tym swoim ludziom, więc skończyło się to w ten sposób, iż niektórzy otrzymali kary od 5 roku do 9 miesięcy, kobiety, a nawet 5 mężczyzn została zabrana do obozów. Jeden z nich no, nie wrócił, pan Michał Michalski.
Także no, pokłosie tego pożaru było różne. Co ja tutaj dalej mam, bo tak... A właśnie, tu jest, jeśli chodzi o Pcyński Oddział Obrony Narodowej, to tu jest dowódca w środku. Tu jest pan Michalak z prawej strony ze Smuszewa. Także no, są jakieś tam drobne rzeczy. Tu z kolei to jest chyba, jak to się nazywało? Musimy przypomnieć. Bo jest tutaj pan z nami, którego tata też tu jest właśnie widoczny, tak? Tak? Pan Kłopot. I on chyba służył, jeżeli się nie mylę, w 9 batalionie. 16 pułk tylko polski. Aha, to był 16 pułk. No bo różne były te, że tak powiem, przydziały i do Torunia, gdzie był 9 batalion żandarmerii, pierwszy batalion spadochronowy był w Torunia, a 9 batalion żandarmerii to znowu był Bydgoszczy. Także te jednostki były różne. A to tam, nie będę tutaj. Tutaj już powoli przechodzimy do czasu, kiedy wywiezieni zostają mieszkańcy w ramach wysiedleń. Niektórzy żołnierze zostają skierowani do flagów, także różne są te historie z nimi związane. Tu jest na przykład też ciekawe zdjęcie pana Hieronima Szulczewskiego, tego pana z prawej strony, który był fryzjerem i prawie, że tak powiem, blisko Rovaniemi przebywał, tam gdzie siedzi Dema Gwiazdor. W Finlandii, szczyk tam swoich Niemców, budowano tam tory, kolejki wąskotorowej, zdecydował się na ucieczkę, także no, różne były te historie tych żołnierzy, ale przejdźmy może, żeby to jakoś spiąć pewną klamrą do czasu wysiedleń, bo nie ma co kryć, że to jest ważny taki moment dla społeczności, społeczeństw z tych terenów. Generalnie zostało, jeśli chodzi o Polskę, wysiedlonych około 1,5 miliona ludzi. Oprócz tego jeszcze 450 tysięcy było wywiezionych na roboty do Niemiec. Także no, różne były tutaj te losy tych rodzin. Jeśli chodzi o wysiedlenia, to nie da się ukryć, że wiązało się głównie z tym, iż najpierw utworzono tutaj na tych terenach okręg Rzeszy Poznań. Powstał on 26 października już, a następnie 29 stycznia 1940 roku utworzono Kraj Warty, tak zwany Reichsgau Vaterland. I wiązało się to z tym, iż na te tereny zaczęto przywozić rodziny niemieckie. Głównie właśnie z tych wszystkich przywiezionych tutaj Niemców do Polski, a była to całkiem tutaj spora, że tak powiem, grupa ludzi, to 85% zostało przewiezionych na tereny tutaj Wielkopolski. Także również z Wielkopolski trzeba powiedzieć, że w drugą stronę najwięcej ludzi było wysiedlonych do generalnej guberni. Uważano, że tutaj Kraj Warty to będzie miejsce dla Niemców. Generalnie tutaj wszyscy Polacy mieli być z tego terenu wywiezieni, ewentualnie starsi, którzy byli nie, bym powiedział, niezdolni do pracy, to mieli być skierowani do obozu. Stąd większość Niemców tutaj właśnie przybywała, tak jak mówiłem, na nasze tereny. Jeśli chodzi o Pcynię, to wysiedlenia tutaj zaczęły się już dość wcześnie, bo
6 grudnia pierwsza grupa mieszkańców z Kcyni została wysiedlona i kierunek podobny wysiedleń, tak jak bym powiedział, to miało miejsce z pierwszym wysiedleniem, kiedy tutaj 6 grudnia było również ze Żnina grupy mieszkańców Srebrnej Góry i Ruśca, to do Mińska Mazowieckiego byli wysiedleni, ale również jeśli chodzi o mieszkańców Kcyni, to także do Mielca, z tego co wiem, część tam była też wysiedlona. Kolejny tutaj etap wysiedleń, jeśli chodzi o Kcynię, spotkałem, że to początek 1940 roku. Ja myślę, że bazując na tym, co działo się w Apnie, a ja tam jednak dotarłem do tych faktów bardziej szczegółowych, to należy mniemać, że to było w maju 1940 roku i wtedy przynajmniej, jeśli chodzi o ten maj, to sporo rodzin z Podolina, bo aż 7 zostało wywiezionych, 9 rodzin ze Stołężyna, 2 rodziny ze Srebrnej Góry. Tu mówię o maju, czyli generalnie była to grupa około 100 osób. Kolejny potem etap wywózki ludzi był w sierpniu, dokładnie 20 sierpnia 1940 roku. Tutaj no nie mam wiadomości, jak to w Kcynie wyglądało, bo przynajmniej z tym się nie zetknąłem, ale w każdym razie około 10-12 rodzin było wywiezionych wtedy ze Stołężyna. Tak jak tutaj wspominam, ten sierpień, a także bardzo liczna grupa, chyba najliczniejsza wtedy, grupa z Ruśca, była 17 rodzin było wtedy wywiezionych. Jak w ogóle tutaj wyglądała sprawa wywózki? To jest takie dosyć, myślę, że ciekawe. Pozwolę sobie tu przybliżyć to oczyma osób, które uczestniczyły. Tutaj cytowałem już panią Marię Rupczankę, nauczycielkę z Dziewierzewa. Ona pisze takim językiem dosyć ciekawym, bo wiadomo, wykształcona kobieta, więc te jej wspominki są dosyć takie, bym powiedział, realistyczne. Rankiem dnia 6 grudnia 1939 roku nastąpiło niespodziewane wysiedlenie Polaków. Tu mówię o Dziewierzewie, bo ona była nauczycielką w szkole w Dziewierzewie. Uzbrojeni w karabiny Niemcy wpadali do domu. Kazali wziąć żywność na 5 dni i opuszczać mieszkanie. Nieprzygotowani i zaskoczeni tym faktem Polacy nie zdążyli zabrać najniezbędniejszych rzeczy, ani zaopatrzyć się w żywność, gdyż na to nie stało czasu. Niemcy popędzali do pośpiechu. Nie wolno było zabierać pościeli ani większych bagaży. A chociaż były takowe pod ręką, musiały zostać na miejscu. Zabierali wysiedlonym książeczki PKO i kazali wyłożyć biżuterię. Chorzy, kalecy, starcy, niemowlęta nie stanowili przeszkody do wysiedlenia rodzin. Rzesza Polaków, wygnańców gminy Żarczyn stanęła w Żarczynie przy postoju kolejki powiatowej. Drżąc zimna i trwogi, a los niewiadomy, czekała do szarej godziny na nadejście kolejki. W tym czasie urządziła niemiecka policja pomocnicza Hilfspolizei, rekrutująca się z młodzieży niemieckiej gminy Żarczyn, rewizję bagaży, której celem było obrabowanie ich rzeczy wartościowych. Zabierano wygnańcom pościel, bieliznę pościelową, platery, świeczki, zapałki, herbatę, mydło, chusteczki i inne. Niektóre rzeczy znikały wprost w kieszeniach grabieżców. Inni składali na kupę, inne składali na kupę. Wieczorem w dniu wysiedlenia przywiozła wygnańców kolejka do Żnina. Nastąpił smutny pochód do miejsca postoju szkoły powszechnej. Tu, jak również w Domu Polskim, gromadzono wygnańców z całego powiatu. Pierwsza w noc w doli wygnańczej wypełniona była ciężkimi westchnieniami wydobywającymi się z piersi wygnańców, płaczem niemowląt oraz wrzaskiem i śpiewem wartujących Hilfspolizistów, którzy jakby specjalnie uwzięli się targać nerwy nieszczęśliwych swoich ofiar. Wieczorem dnia następnego
Powiózł pociąg wygnańców na wschód, na niewiadomą dolę. Przytłaczała ich niepewność, po co i dokąd. W drodze dotkliwie dawał się we znaki brak wody i jakiegokolwiek napoju dla niemowląt. Słotnym wieczorem dnia 8 grudnia 1939 roku wyładowano wygnańców tzw. Generalnej Guberni w mieście Mińsk Mazowiecki. Jest to relacja pani Marii Dubczanki, nauczycielki ze szkoły w Dziewierzewie. Pozwolę sobie jeszcze przytoczyć relację pani Anastazji Sporek, może bardziej ona znana jest jako Dalka, żona najstarszego stażu sołtysa w gminie Wapno. Zmarła niedawno, także bardzo wiekowa pani. Ona no, przeżyła też swoje, jeśli chodzi o właśnie ewakuację. I jak ona wspomina, pobyt już w Łodzi, bo trzeba powiedzieć, że wysiedleńców gnano w różne miejsca. Jedno znajdowało się w Łodzi na ulicy Żeligowskiego. To był bardzo, bym powiedział, rozbudowany obóz dla tych przesiedleńców. Stamtąd oni jechali dopiero do Generalnego Gubernatorstwa na miejsce swojego przeznaczenia. I w tym obozie równocześnie było po kilka tysięcy wysiedlonych osób. Jak ona tamten czas wspomina? W tym obozie, już mówię, w Łodzi. Z rana dawano nam po suchej skibce z chleba i coś, co nazywało się kawą. Przypomina sobie również, że wielu z ludzi, a były tam przecież tłumy, nie zniosło psychicznie całej tej sytuacji i oszalało. Niemcy na parterze jednych z hal produkcyjnych, w jednym z pomieszczeń, umiejscowili ich wszystkich. Gdy ktoś jej o tym powiedział, ona wtedy 12-letnie dziecko, pobiegła ich zobaczyć. Drzwi były uchylone. Wsadziła jednak głowę przez okienko, w którym nie było szyb i dostrzegła ludzi z powiązanymi rękoma i kajdankami na nogach. Oczy na wierzchu, języki aż poza brodę. Niemiec, który ją wtedy dostrzegł, tak mocno uderzył w plecy, że ona nie mogła tej głowy wyciągnąć z tego okienka. Pamięta też, że gdy dotarliśmy już do Chełma, jacyś ludzie przynieśli nam skibki smarowane marmoladą. Takie robaki w niej były. Robaki spryskaliśmy wodą, a resztę zjedliśmy. Taki był głód. Dzieci dziś czekolady nie chcą tak jeść, jak my wtedy te skibki. No jest to takie, bym powiedział, mocne, ale no niestety tak to się działo. W tym obozie przejściowym ze Stołężyna życie traciły, z tego co wiem, to 3 osoby. Jedno małe dziecko, które rozchorowało się. No i właśnie jeden z tych mieszkańców Stołężyna, który został uznany za chorego psychicznie, a żona, która nie chciała rozdzielenia z tym mężem, poszła na dobrowolną śmierć, bo zginęli. Niemcy po prostu te osoby rozstrzelali. Także no, tragiczne czasy. Jeszcze jedno wspomnienie otrzyma pana Henryka Światowskiego, który przebywał w Generalnym Gubernatorstwie. Pan, który miał niesamowitą pamięć do faktów, co też, że tak powiem, będzie miało pewne znaczenie, bo będę chciał Państwu też powiedzieć o historii spalenia kościoła w Dziewierzewie, bo to jest taka dosyć ciekawa historia, ale myślę, że właśnie to później będzie miało sens. Ale tu wróćmy może do tych wspomnień pana Światłowskiego jeszcze. Pierwszy wysiedlony w Ruścu był Władysław Nowak. Było to jeszcze przed Bożym Narodzeniem, 6 grudnia. Drugie wysiedlenie miało miejsce 28 sierpnia 1940 roku. Było nas wtedy 5 rodzin. To jest o tyle ciekawe, że jest tu wątek cyński. Nie będę wymieniał rodzin, ale w każdym razie to co dalej. Zawieźli nas do Kcyni, na dworzec. Tam siedzieliśmy do popołudnia, aż przyszedł transport Niemców. Oni tych Niemców przywieźli na nasze gospodarstwa, a my na pociąg. Jak na ironię jechaliśmy pociągiem z Kcyni.
tam byliśmy wywiezieni pierwotnie przez Rusię z Wapno do Damasławka. Czyli przez te miejscowości, skąd byli zabrani najpierw do Kcyni, a potem wieziono ich na wysiedlenie, czyli z powrotem jak gdyby mijali te swoje siedziska, te swoje siedziby. Więc się domyślam, że każdemu musiała się łza w oku zakręcić. Potem na Rzym, na Wrocław, Toruń, Kutno do Łodzi, gdzie był obóz przejściowy. Tam nas okradli, zabrali nam wszystko. Tych, co mieli 16 lat, skierowano do roboty do Niemiec. W Łodzi byliśmy ponad 10 dni. Kilka dni przed nami wysiedlono też ludzi ze Stołężyna. To jeszcze byli w tym obozie. Były tam tysiące ludzi. Stamtąd po selekcji wywieźli nas do hełma lubelskiego, w generalnym gubernatorstwie do dystryktu lubelskiego. Były jeszcze w owym czasie dystrykty krakowski, radomski i warszawski. Wiele rodzin trafiło też do dystryktu krakowskiego czy też warszawskiego. My trafiliśmy w okolice hełma lubelskiego, a przykładowo Miastowice w okolice Mińska Mazowieckiego w dystrykcie warszawskim. W Chełmie było pobudowane ładne osiedle kolejowe i dom dyrekcyjny. Mieścił się w nim krótko w 1944 roku nawet Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Tam był następny obóz. Stamtąd zabierali nas Polacy i Ukraińcy furmankami do poszczególnych miejscowości, bo tak mieli nakazane. Tam byli Niemcy, którzy opuszczali swoje gospodarstwa i wyjeżdżali w Poznańskie, aby tam zamieszkać. We wrześniu 1940 roku ulokowali nas najpierw u Polaka Turcyna, który pochodził ze Żmudzi. Spędziliśmy tam jedną noc. Potem ulokowali nas kilkanaście rodzin w majątku Wólka Leszczańska we Dworku. Spaliśmy na słomie i pod słomą, gdyż pierzyny zostały w Ruścu. Niemcy mają dziś pretensje, że ich wysiedlali, ale oni wracali do Niemiec z całym dobytkiem. My nie mogliśmy zabrać nic. Tam byliśmy do listopada 1940 roku. Wtedy już wiedzieliśmy, które gospodarstwo i po jakich Niemcach dostaniemy. Ojciec już tam chodził do tej Niemki, Rieder, która była wdową, a miała syna i córkę, prosić, aby zostawiła pierzynę, bo tam w Polsce wszystko po nich zostało. Jednak się nie zgodziła. Oni jechali na nowe miejsce do powiatu Środa Wielkopolska w listopadzie, a nas dano na ich miejsce. To takie krótkie, jak gdyby, określenie tych czasów wysiedleń. Widzicie Państwo już chociażby po tych paru zdaniach, że no nie były to czasy lekkie i łatwe. Trafiano często w okolice, gdzie byli Niemcy, ale też bardzo dużo Ukraińców, także te stosunki wzajemne pomiędzy tymi nacjami no, wymagały naprawdę dużej dozy współpracy, co nie zawsze się udawało. Tym bardziej, że później z czasem na tych terenach Generalnego Gubernatorstwa rozwijała się partyzantka. Oddziały przychodziły też i okradały tych biednych wysiedlonych, którzy i tak mieli obowiązkowe odstawy, bo musieli odstawy zarówno płodów rolnych, jak i trzody chlewnej, mleka. Także no, czasy na pewno niełatwe. Chciałem też, tak jak mówiłem, parę słów powiedzieć o pożarze kościoła w Dzierżewie, bo niektórzy z Państwa się orientują, iż obecny kościół, który jest w Dzierżewie, jest kościołem protestanckim, ewangelickim. Zresztą to nie jest jakiś tutaj, bym powiedział, ewenement, bo takich kościołów jest w Polsce więcej, bo jak Niemcy wkroczyli, to polskie kościoły często palili, nie ma co kryć. Takie sytuacje miały miejsce. Również w Damasławku jest kościół przechrzczony z kościoła protestanckiego na katolicki, aczkolwiek tam no nie było przedtem katolickiego, trzeba powiedzieć, bo najbliższy katolicki mieścił się w Juncewie. Ale z czasem, jak ta miejscowość się rozwijała, no to ten kościół protestancki po odzyskaniu niepodległości w 1922 roku została parafia tam utworzona i z tego kościoła właśnie protestanckiego. Ale przenieśmy się trochę jeszcze dalej do tej sprawy związanej z podpaleniem kościoła
Dziewierzewie. Dlaczego doszło w ogóle do podpalenia tego kościoła? Dziewierzewie był ksiądz Metelski. I poszła fama po miejscowych Niemcach, że on ma przyjechać odprawić mszę. Nawet były takie sytuacje na początku wojny, że ksiądz Damasławka otrzymał zgodę na odprawienie mszy w Dziewierzewie, ale miejscowi Niemcy nie chcieli dać kluczy do kościoła, także mieszkańcy Dziewierzewa spotykali się na cmentarzu, tam może nawet nie były to msze, ale takie bardziej nabożeństwa. I generalnie nie było zgody na odprawianie mszy ze strony miejscowych gospodarzy, którzy tam, że tak powiem, no, mieszkali w dużej większości, bo jak mówiłem już przed wojną, było w Dziewierzewie 65% Niemców. Jednak poszła fama w 1940 roku na początku, tu właśnie przytaczam pana Światłowskiego, który twierdzi, iż to było w marcu albo kwietniu 1940 roku, iż ma przyjechać ksiądz Metelski odprawić mszę. Niemcy, gdy się o tym dowiedzieli, no, spalili ten kościół w nocy, także doszło tutaj do, bym powiedział, no, dużej tragedii w jakiś sposób dla Polaków. I jak to wyglądało? Co na ten temat wspominał, bo niestety nie żyje pan Henryk Światłowski. Niedawno zmarła również jego żona. Miałem przyjemność, no, przyjemność, jeżeli można mówić o pogrzebach, ale byłem na pogrzebie również. I pan Światłowski pisze w ten sposób. Był jeden wielki strach. Ludzie bali się gdziekolwiek iść. Piątek, 1 września wybuchła wojna. 3 w niedzielę poszliśmy jeszcze do kościoła w Dziewierzewie, ale mszy świętej nie było, bo ksiądz Kornel Metelski już wyjechał. W marcu albo na początku kwietnia 1940 roku ktoś spuścił plotkę, że przyjedzie w niedzielę ksiądz i odprawi mszę świętą w kościele w Dziewierzewie. Jakiś polski ksiądz przyjechał, ale skąd się ten ksiądz zjawił, za czyją zgodą i jak się nazywał, nie wiem. Ludzie bali się iść do kościoła, więc starsze kobiety się umówiły i poszły do tego kościoła. Kluczy jednak nie dali, a kościół był zdewastowany. We wtorek ojciec wyszedł z domu, zaraz wróci i mówi, że nasz kościół się pali. To było z poniedziałku na wtorek, a w tę noc Niemcy zapalili kościół i go spalili. Potem wszystko rozebrali do fundamentu. Znalazłem w wspomnieniach też tutaj kronice szkoły Dziewierzewo, pewne rzeczy na ten temat i jak ten fakt jest opisywany. 1 września 1939 roku, w dzień wybuchu wojny, ostatnie odbyło się tam nabożeństwo. Potem ksiądz proboszcz Metelski wyjechał, zabezpieczywszy pod posadzką kościoła naczynia liturgiczne z pomocą pana Misiaka, wówczas emerytowanego policjanta polskiego. Odtąd kościół był nieczynny. Po objęciu Dziewierzewa przez władze niemieckie zostały osadzone na plebanii polskie rodziny robotnicze, jak Krzyżanowscy, Matuszakowie, Wawrzyniakowie. Później urządzili Niemcy na plebanii przedszkole dla dzieci niemieckich. Ksiądz Damasławka otrzymał od władz niemieckich pozwolenie na odprawienie nabożeństwa w kościele dziewierzewskim, lecz sołtys Huget odmówił wydania kluczy kościelnych. Ksiądz odmówił różanie ze zgromadzonym ludem polskim na cmentarzu kościelnym. Dwukrotnie przyjeżdżał ksiądz, lecz Niemcy go do kościoła nie wpuścili, gdyż kościół był obrabowany. Przedmioty rabunku zmagazynowali Niemcy w domu katolickim. Widział je tam przypadkowo Polak malarz Piechowiak, który miał tam wykonywać pracę malarską. W dniu, w którym Niemcy spalili kościół, w blaskach płonącego kościoła widzieli Polacy, to są nazwiska tych dwóch, którzy to widzieli, trzech Niemców z karabinami, stojących na murze otaczającym cmentarz kościelny. Poznali w nich sołtysa Hugeta, podsołtysa Tiefenbucha i gospodarza Schittke. Kościół zaczął płonąć wewnątrz wieży, gdzie według zdania świadków sprawcy rozlali benzynę i podpalili. Z materiału niestrawionego ogniem planowali Niemcy pobudować wielką salę.
lecz spoiwo silne jak beton nie pozwoliło oddzielać cegieł, które kruszyły się przy rozbiórce. Taka mniej więcej historia z kościołem Dziewierzewie, bo to był jeden z tych spalonych kościołów. Jeśli chodzi o kościoły, to prawda jest taka, iż w powiecie mądrowieckim tylko dwóch księży miało zgodę na odprawianie mszy świętych. Jednym z tych kościołów był kościół Pani Grodzu, a drugi kościół był koło Skoków. Tutaj, jeśli chodzi o kościół Pani Grodzu, to tu się udało w ten sposób, że ksiądz, o Jezu, jak się nazywał, nie wleciało w tej chwili nazwisko, miał pewne fory u Niemców, bo w okresie przedokupacyjnym, będąc w Bydgoszczy, jeszcze stawił się za pewnym uczniem niemieckim i w zamian za to Niemcy pozwolili jemu na, chodzi o księdza Filipiaka, Jana Filipiaka, pozwolili jemu na odprawianie mszy. Także dla tej okolicy, tu od Kcyni, Turzyna nawet, bo ludzie stąd maszerowali piechotą do kościoła Pani Grodzu. Kościół Pani Grodzu był miejscem też, gdzie dzieci były posyłane do komunii. Rodzice zawozili wozami, gdzieś często pożyczonymi. W stodołach się te dzieci przebierały i oczywiście po odpowiednim, wcześniejszym przygotowaniu do komunii gdzieś w domu uczestniczyły w pierwszej Komunii Świętej. Także nie było tutaj innych miejsc odprawiania obrządku, a dla Polaków w tym okresie wojny no był to czas, gdzie odwoływano się często do Boga, szukano tego ratunku, że tak powiem, u Stwórcy, u sił, że tak powiem, niebieskich. Chciałem też parę słów teraz może zmienić tematu, o szkolnictwie powiedzieć trochę rzeczy. W kontekście może właśnie zacznę tego budynku szkoły właśnie. Tu są chyba też inne zdjęcia, ale to są zdjęcia, gdzie zostali wysiedlani ludzie na roboty do Niemiec. Także to są okolice Wezery, rzeka Wezera, to gdzieś tam Hamburg, te strony. Tu Kenkarta, bo każdy, który skończył 16 lat, a przebywał w Generalnym Gubernatorstwie, musiał mieć tak zwany dowód tymczasowy, także tak zwany Kenkarta. Tu ludzie też na wysiedleniu, gdzieś tam przy Wychopkach, tu wysiedlenie z Dąbrowy, koło Damasławka. Tu jest właśnie budynek szkoły w Wapnie, który, jak wspominałem, od 10 lipca był zajmowany przez sztab 26. Skierniewickiej Dywizji Piechoty. Opuścili oni Wapno na mocy rozkazów, które do nich dotarły 3 września. Kierując się w kierunku na Kcynię, podobnie jak to miało się miejsce, jak to miało też Kcynia Szubin w Łabiszem, jak to miało miejsce również z oddziałami obrony narodowej z Wągrowca, czy to jest Gołańczy. Te jednostki również w tą stronę się przemieszczały. Ale zatrzymajmy się chwilę przy tej szkole. Jest to, jak Państwo widzicie, budynek ogromny, duży. Został on pobudowany w okresie przedwojennym. 3 maja 1935 roku został oddany. I Polska Armia, 26. Skierniewicka Dywizja Piechoty obrała go sobie na swoje dowództwo. Większość tutaj zbrojenia była rozbudowywana w Damasławku, ale tutaj właśnie mieściła się ta siedziba. Po opuszczeniu przez wojsko tego budynku 7 września pojawili się tutaj Niemcy i stacjonowały w tym budynku później oddziały SA niemieckie. Okazuje się, że nie tylko w tym budynku szkoły w Wapnie, ale również w Srebrnej Górze. Tam z kolei przebywali Norwegowie i Czesi. Byli to młodzi żołnierze, którzy z tych krajów, gdzie zostały stworzone współpracujące z Niemcami rządy, i część tych młodych ludzi została wcielona do armii niemieckiej. I oni tam, przynajmniej w Srebrnej Górze,
przechodzili przeszkolenie. Nie było tam tych dużo, tych żołnierzy, około 30, ale w Aknie było ich zdecydowanie więcej. Pokazywałem zdjęcie, które tu było też, pan, które gotują posiłki dla tych żołnierzy. No tutaj Państwo widzicie rozbiórka pomnika w Miastowicach, zmiana miejscowości, nazwy, bo przecież i w Kcyni, Kcynia Eksin, Damasławek, Gelsenau, Łankowice, Lankowic, Dębogóra, też miała swoją nazwę, gminie Wapno, Wapno zamieniono na Salsko, Podolin, Salzberg, i tak dalej, Rusiec na Ruszic. Niemcy bardzo szybko zmienili te nazwy miejscowości. Państwo tutaj mieliście rynek też zamieniony na plac Adolfa Hitlera, także no, to jest pierwsza ofiara tutaj, która zginęła, Adam Mazur, który, jak wspominałem, miał sklep masarski, ale chciałem tutaj, to właśnie. Tu są panie, które w tej szkole w Aknie gotowały posiłki dla Niemców, ale nie tylko, że gotowały, ale również prały, dbały, powiedzmy, o parę innych rzeczy. Także zmieniały się, jeśli chodzi o zmiany też, bo były popołudniowe i ranne, także tam było kilkadziesiąt, no przynajmniej chyba z dwunastka tam była tych osób zatrudnionych, bo przynajmniej po dwóch zdjęciach, które tam mam, to widzę, że są tam różne osoby. Do tej Srebrnogóry gdzieś tam wożono na, w termosach, na rowerze, jakiś tam z tych żołnierzy woził posiłek z Wapna. W każdym razie ci żołnierze w szkole Wapnie przebywali do momentu wybuchu wojny z Rosją. 22 czerwca Niemcy poczuły się na tyle silne, mocne, że wypowiedziały również wojnę swojemu dotychczasowemu sojusznikowi, czyli Rosji. I wówczas tych żołnierzy z oddziału WSA zabrano właśnie na front wschodni. I jest to 41 rok. To spowodowało, że tak jak w całym powiecie wągrowieckim zaczęto otwierać szkoły z jesienią 40 roku. I w Wapnie również powstała szkoła. Gromadziła ona około 150 dzieci z tych rodzin niemieckich, które zostały przesiedlone z terenu, no nie tylko Niemiec, bo to jak mówią i z Mołdawii, gdzieś tam nad Morza Czarnego, także no różne były tutaj drogi tych Niemców, którzy przyjeżdżali na te tereny, bo jak oni gdzieś tam mieli dwie morgi ziemi u siebie, tak jak na przykład to było w Generalnym Gubernatorstwie, a przyjeżdżali na majątki, które miały po 10 hektarów, no to dla nich to było, że tak powiem, warte zachodu. Tak jak wspominałem, około 150-200 tych dzieciaków było. Ta nauka nawet była na całkiem dobrym poziomie, ale równocześnie trzeba jedną rzecz oddać, że były dwie klasy dla uczniów polskich. Dzieci, które miały do 10 lat, uczyły się od godziny 8 do 10, a te, które miały do 14 lat, od 10 do 12. Wiadomo, że była to nauka w języku niemieckim. Umiejętność czytania, pisania, ale liczenia tylko do 500. No i różne to były, że tak powiem, perypetie tych uczniów, bo dwie nauczycielki, jedna Petryk, druga Betnarska, wskazywałoby, że polskie nazwisko, no różne miały podejście do tych uczniów. Ale w każdym razie dzieciaki z Wapna, z Podolina, narodowości polskiej i częściowo ze Srebrnej Góry mogły uczestniczyć w tych zajęciach. Jeszcze jedna rzecz była tutaj ciekawa, bo kiedy Niemcy wyjechali tutaj na front wojny z Rosją, w szkole rozpoczęto szkolenia dwutygodniowe dla Volksdeutsche. Jest taki tutaj ciekawy wątek, bym powiedział, kcyński, bo muszę powiedzieć, że tą szkołę, którą Państwu pokazywałem, budował człowiek z Kcyni, pan Alojzy Wejtka, który tutaj miał w Kcyni swoją działalność budowlaną, miał też oddział w Gołańczy,
był budowniczym tej szkoły właśnie wapińskiej, której później on odbył dwutygodniowe szkolenie na Volksdeutscha. Taki no chichot historii. Najpierw tą szkołę budował, a później w czasie wojny podpisał Volksliste i jednak żeby podpisać to było za mało, trzeba takie przeszkolenia było odbyć. A w Wapnie był też budowniczym stadionu. W 1930 roku właśnie firma Alojzego Bejtki oddała stadion za 30 tysięcy złotych. A także pobudował wiele domów na osiedlu Mieczkówko. Dotarłem do umów podpisywanych właśnie z tą firmą. Przyszła wojna, wielu z tych ludzi, którzy mieli niemieckie nazwiska, ale obywatelstwo polskie, chcąc żyć wygodnie, podpisywało Volksliste. W powiecie wągrowieckim do 1943 roku, do połowy, było około 5,5 tysiąca ludzi, którzy podpisali Volksliste. Później traktuje się, że było około 7 tysięcy tych osób. Jeżeli do tego dołożymy tutaj sprowadzonych jeszcze do powiatu wągrowieckiego, gdzieś tutaj sobie zanotowałem, 5617 Niemców przybyło, rodzin niemieckich tutaj liczących 5617 osób przybyło tutaj przesiedlonych na teren powiatu wągrowieckiego, to na terenie powiatu wągrowieckiego mieszkało, można powiedzieć, około 15 tysięcy Niemców w czasie wojny. Także jest to dosyć taki znaczny potencjał. Ciekawa jest też historia po tym podpisywaniu Volksliste. W Stołężynie majątek swój posiadał Egon Kernep. Postać, bym powiedział, ciekawa, bo on nie był postrzegany przez swoich, nazwijmy, ludzi, tych, którzy pracowali w tym majątku, jako taki rdzenny Niemiec, który szalał na tle niemieckości, ale liczono się z nim. Posiadał 1600 hektarów przeszło. Został jak gdyby pełnomocnikiem z ramienia Krajowarty Greisera do spraw rolnictwa na teren powiatu wąprowickiego, Egon Kernep, właściwie z Stołężyna, ale też był w grupie 10 osób, która decydowała o tym, kto może być Volksdeutschem. Także no, na pewno mu to zaszczytu nie przyniosło, ale nie wiem, czy on do końca miał na to wpływ, chociaż można tłumaczyć ludzi, bo to przecież są ich wybory. Ale był w gronie 10 osób, obok burmistrza, tam dwóch członków starostwa wąbrowców, Tupca i kogoś tam jeszcze, że on decydował, kto tą Volkslistę może podpisać.